obwodach bardzo niskiego napięcia, czyli tak jak tutaj mamy przy 12 V prądu przemiennego, pomijamy często kwestię zabezpieczeń tych obwodów. Traktujemy je lekceważąco, używamy zbyt cienkich przewodów w instalacjach, a o dołożeniu zabezpieczenia nadprądowego czy bezpiecznika topikowego po stronie niskiego napięcia, czyli w obwodzie wtórnym transformatora, w ogóle nie myślimy. Zmontujemy układ oświetleniowy oparty na transformatorze toroidalnym, czyli o budowie pierścieniowej. Po stronie pierwotnej zabezpieczymy go wyłącznikiem nadprądowym o wartości 10 A. Po czym zasymulujemy zwarcie w obwodzie wtórnym takiego transformatora. Transformator o mocy 150 VA, czyli 150 W, do obwodu wtórnego przyłączona jest żarówka halogenowa o mocy 35 W. W obwodzie wtórnym płynie prąd o wartości 2,9 A, a w obwodzie pierwotnym 230 V tylko 0,1 A. Temperatura w normie. Teraz zasymulujemy zwarcie. Zewrzemy końce obwodu wtórnego transformatora przewodem o przekroju 1,5 mm2. Przypominam, że bezpiecznik po stronie pierwotnej jest o wartości 10 A. Jedynym zabezpieczeniem przed przeciążeniem i zwarciem jest zabezpieczenie termiczne tego transformatora. Po stronie wtórnej płynie bardzo duży prąd o wartości rzędu 100 A. Po stronie pierwotnej prąd osiąga wartość nieprzekraczającą 10 A. Zabezpieczenie nadprądowe o wartości 10 A nie jest w stanie wyłączyć obwodu elektrycznego. Obwód został wyłączony przez bezpiecznik termiczny, przez termistor, który jest wpięty w obwód pierwotny transformatora, ponieważ temperatura uzwojeń przekroczyła 105 stopni Celsjusza. Powtórzymy jeszcze raz taki układ, ale użyjemy do budowy złączek WAGO oraz zwykłej kostki łączeniowej, śrubowej, a także użyjemy przewodu o przekroju 75 mm2. Zobaczymy, co się stanie. Przepływający prąd przez uzwojenie wtórne ograniczony jest teraz przekrojem przewodu oraz
maleje wraz ze wzrostem temperatury, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury rośnie opór całego układu. W tym przypadku nie zadziałało żadne zabezpieczenie. Przewód został przepalony, zanim cokolwiek wyłączyło obwód elektryczny. Te żółte przewody wychodzące z uzwojenia transformatora to końcówki bezpiecznika termicznego. Bezpiecznik termiczny włączony jest w obwód pierwotny transformatora. W następnym doświadczeniu podłączymy transformator do prądu i jedynym zabezpieczeniem będzie bezpiecznik 10-amperowy po stronie pierwotnej. Aby wyłączenie zasilania nastąpiło przy tym zwarciu, wyłącznik nadprądowy po stronie pierwotnej musiałby przyjąć wartość około 2 amperów. Zabezpieczenia zwarciowe powinny być tak dobrane, aby wyłączenie zasilania, czyli przerwanie prądu zwarciowego, nastąpiło zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i urządzeniach. Gdyby w tym czerwonym punkcie zaznaczonym na filmie zainstalowany byłby jakikolwiek bezpiecznik, nawet o bardzo dużej wartości rzędu 20 amperów, to zadziałałby przy zwarciu i nic by się nie wydarzyło. A tak, to za chwilę transformator spłonie. Temperatura ciągle rośnie, a że nie ma zainstalowanego zabezpieczenia termicznego, to nic z tego obwodu nie jest w stanie wyłączyć.
prąd po stronie pierwotnej i wtórnej ustabilizował się, po stronie pierwotnej około 1,2 A, a po stronie wtórnej około 20 A. Nastąpiło przepalenie uzwojeń i wystąpienie zwarcia w uzwojeniu pierwotnym. Prąd znacząco wzrósł i zabezpieczenie nadprądowe zadziałało. A to zasady doboru zabezpieczeń. Dla przykładowego obciążenia 1500 W przy 230 V należy dobrać wyłącznik nadprądowy o wartości 10 A. A to obwód 12 V, obciążenie 150 W. I widzimy, że przekrój przewodu musi być większy, a o tym często zapominamy w instalacjach 12 V. Prąd jest dwa razy większy w tej instalacji. Dlatego dobrze jest po stronie wtórnej dobezpieczyć taki obwód. Czy to bezpiecznikiem typu samochodowego na przewód lub bezpiecznikiem instalacyjnym. I wtedy nie będziemy się obawiać takich oto skutków. Dziękuję za uwagę.